spaliśmy w tym hotelu i... A, dostaliśmy zgłoszenie, że samochód, nie, że autobus nie może wyjechać z parkingu, że zapadł się jednym kołem po oś, a więc praktycznie był oparty nad woziem o ziemię, o parking, o podłoże parkingu. Po przyjeździe stwierdzono, że ziemia jest po prostu obsunięta, a wewnątrz pojawiła się jakaś jama, gdzie widać było cegły i była to jakby pozostałość po piwnicy, nie wiemy po jakim budynku. No i do tej pory staraliśmy się, żeby autobus wyjechał o własnych siłach i żeby dalej mógł kontynuować podróż do Warszawy. I udało się. Myślimy, że tak, gdyż autobus pojechał na sprawdzenie do stacji diagnostycznej. Trzymaj ruch, Irek! Wygląda na to, że ta piwnica była kiedyś użytkowana, później ją przysypano i chyba podczas użytkowania parkingu nikt nie wiedział, że po prostu jest w takim stanie, że storobiec osłabiony. Kiedyś jeździło tu tysiące aut i nic się nie stało, no dzisiaj przy wyjeździe tego autobusu zapadła się ziemia. Wygląda na to, że ta piwnica była kiedyś użytkowana, później ją przysypano i chyba podczas użytkowania parkingu nikt nie wiedział, że po prostu jest w takim stanie, że storobiec osłabiony. Kiedyś jeździło tu tysiące aut i nic się nie stało, no dzisiaj przy wyjeździe tego autobusu zapadła się ziemia.